Zagrajmy dalej w Prince of Persia. Idziemy do góry, bo tutaj trzeba iść do góry, bo to jest IC Tower, nie? To był błąd. Idziemy na dół. Nie pamiętam tego poziomu dobrze, niestety. Tak jest. Dobrze, teraz idziemy. Dobrze. Jeszcze można do góry iść, ale nie wiem, czy to ma sens. Zobaczmy. Nie, nie, bo jak to zrobię, to przegramy. Nie wolno absolutnie tego robić. Dobra, niech cię wystawię to kolce. Idziemy. No to teraz już mogłem spieprzyć robotę. Ale niekoniecznie, bo może się rozpędzić za pomocą triku. Nie? To właśnie taki poziom na rozpędzanie. A zresztą bym nie spieszył, bo tu się może spokojnie podciągnąć. Zdupczyłem. Ewidentnie. Jeszcze raz. Tak się w sumie zastanawiam, za co się wziąć jako kolejne. Może za The Lost Vikings, może za Doom, epizod 4. Może za Doom, The Ultimate Doom, nie? Albo za jeszcze inną grę, która mi chodzi po głowie, ale tamta gra będzie bardzo długa i będzie oparta na dużej ilości tekstu po angielsku, niestety. Oczywiście się będę starał tłumaczyć. Dobra, zobaczymy, nie? A najprawdopodobniej będzie to Doom jednak. Kościotrup? Nie wstaje. Ktoś leży. Niech leży. Tutaj się chyba nie trzeba rozpędzać, ale ja to zrobię. Teraz do góry czy w lewo? Pytanie. W lewo. Na bank. Stacja końcowa. Miecz? Miecz tam leży? Miecz? Boję się tego miecza. Czy mam iść w prawo? Czy w lewo? Nie? Dobra, spróbujemy w prawo, zobaczymy co tam jest. Będziemy, mam nadzieję, że może się zawsze wrócić. O, to było genialne po prostu. Ale się jeszcze nic nie stało. Kuźwa no! Nie chciałem tak. Nieważne. A, jeszcze mam jedną grę strategiczną firmy Koei, czyli tej samej, co zrobiła Genghis Khana. To też się nad tym zastanawiam. Celtic Tales to się nazywa. I też jest stare jak świat. Nie tak stare jak Prince of Persia, ale stare. Widać, że się zestarzała gra. Ale fart. Myślałem, że już, że fail będzie. Ale się udało jednak. No to podejrzewam, że te drzwi tutaj trzeba otworzyć po prostu, żeby rozbiegu nabrać, nie? Tak. No i stoimy tak, jak staliśmy, nie? Przedtem.
Shit. Teraz pytanie, czy mam skoczyć w prawo, czy z rozbiegu... No, z rozbiegu się udało. Nie mam miecza. Co się stało z mieczem? O nie! Trzeba schować broń i się z nim połączyć, nie? I teraz biegniemy. Tutaj będzie spadać sufit nam na głowę, nie? Już Jafar nas chce powstrzymać wszelkimi możliwymi środkami. Pokonaliśmy sługusów, pokonaliśmy wszystkich, nie? Drzwi? Aha, tutaj będzie chyba walka z Jafarem. Ta, wezyr, Jafar. On się nie cofa, jak mu w miecz uderzymy, nie? Tym się różni od reszty przeciwników. Wielki zły został zabity. Tylko pytanie, czy teraz się drzwi otwierają. Ale fart. Jakbym zginął teraz pod koniec. I czy będzie teraz koniec gry, czy będzie teraz finałowa cutscenka, to się zaraz okaże. Ale widać, tu już nie ma żadnych przeciwników, też będzie koniec. Hurra! Jeszcze myszka przyszła zajrzeć po sukienkę. Tyran Jafar leży martwy, a jego moc przepadła. Lud wychwala księżniczkę i młodzieńca, który ją wyzwolił. Od tej pory będzie znany jako książę Persji. Prawda, że satysfakcjonujące zakończenie? Super, wpisaliśmy się z czasem 9 minut 37 sekund. Tyle czasu pozostało do końca, oczywiście, nie? Do śmierci. Gdzie teraz można grę zacząć od nowa? Dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o Prince of Persia, o jakiś Bubba. A, bo to jest pewnie ten, co zabezpieczenie łamał. No nieważne.